O, już jesteście tam na balkonie u góry. Może ci na dole też już są, więc możemy zacząć i możemy lecieć dalej z naszymi funkcjami w procesingu. Dzisiaj sięgniemy do y, funkcji parametrycznych, funkcji zadanych parametrem, więc konieczne będzie wcześniejsze obejrzenie odcinka, w którym mówię, jak zapisać wzór okręgu w postaci parametrycznej. Także moi drodzy, jeżeli nie obejrzeliście tego odcinka, to zapraszam na kanał, zapraszam do tego odcinka, żebyśmy mogli teraz już lecieć bezpośrednio z programowaniem. No i tak, jesteśmy w naszym procesingu. Mamy tutaj program, który z poprzednich odcinków rysuje nam po prostu sinusa. Tak? Widzimy, że to się tutaj, ta funkcja rysuje kawałeczek po kawałeczku, pixel po pikselu, co nam też będzie ładnie przydatne w rysowaniu okręgu. Ponieważ będziemy mogli się przyjrzeć właśnie, jak to krok po kroku się robi. No i teraz właśnie, tłumaczyłem w tamtym odcinku, że musimy mieć już nie jedną funkcję, czyli nie możemy mieć zależny punkt Y od jakiejś tam funkcji, tylko dwa punkty zależą od funkcji. Czyli punkt X i punkt Y w przypadku rysowania okręgu zależy od funkcji. I parametrem w tej funkcji, zmienną, nie jest X, tylko właśnie x jest wynikiem funkcji, y jest wynikiem funkcji, a zmienną jest t. Dlaczego t? Dlatego, że najczęściej to się przedstawia zmienna fun fun zmiana funkcji w czasie. Więc ten t od time jest jako, jako taki parametr. Tą funkcję sinus również moglibyśmy przedstawić jako dwie funkcje, jako x i y zależne od czasu. Tak? Gdybym zamiast tutaj x zrobił t... Sinus t i zrobił sobie, że f, y zależy od t, i zrobił sobie jeszcze jedną funkcję float fx. I tu zrobił co? Return po prostu t. Czyli nasze x byłoby tożsame ze zmienną t z czasem. Czyli x zmieniałoby się w czasie liniowo. A y zmieniałoby się w czasie sinusoidalnie. No i teraz, prawda, tutaj, gdzie mamy float y równa się f od t, float x to się równa, a tu fy oczywiście, fx od t. No i co potrzebujemy zamiast x, plus plus, to chcemy mieć t. Plus plus. No i wcześniej, gdzie to było, na samej górze, miałem tutaj t. I t, chyba we wszystkich miejscach, a nie jeszcze tu, t i t i tu fx. No i właśnie, previous x już nie jako funkcję, a tu fy oczywiście, fy i tu też jako funkcję fxot. No, i teraz to, co mówiłem w poprzednim odcinku, że kopiowanie czegoś w dwa miejsca oznacza, że właśnie muszę panować nad tym, że to jest w dwóch miejscach, że to nie jest zbyt ładne. No, ale już tak mamy to, tak to zostawmy. No i powinno mi dać to ten sam sinus, który był. Czyli mamy teraz funkcję, która wylicza nam y, funkcję, która nam wylicza x i te. Funkcje obydwie są zależne od parametru t. W naszym przypadku nawet ten time tutaj się ładnie układa, bo mamy to rysowane w czasie. No i tak samo będzie z okręgiem. Tylko teraz już nie tylko y będzie zmieniane jako sinus zależny od t, ale również x będzie zmieniane, tym razem jako cosinus zależny od t. No i zobaczmy, co z tego wyjdzie. I powstaje mi piękny okrąg. I widać, jak to jest zależne od czasu, tylko że nie zaczyna od zera, dlatego że mój czas, no tak troszkę sztucznie dla tego sinusa, ustawiałem tam gdzieś na minusie. Więc on zaczyna, tak skoro to mamy T traktowane jako czas, to potraktujmy to jako zero, i tutaj oczywiście, w tym nieszczęsnym drugim miejscu też jako zero. No, i zaczyna, tak jak tłumaczyłem w tym odcinku, od jednego miejsca. O, za krótko, no właśnie, bo moje T tu miałem do szerokości ekranu. A skoro to jest ten czas, te 2pi, no to tutaj do 2 razy pi. Coś zepsułem. Coś zepsułem. Dlaczego? No tak, bo pi to jest 3,14, 2 razy pi to jest 6. No, 6 tam z groszami, nie? Natomiast na moje t ja zmieniam co 1. Czyli będzie t równe 0, t równe 1, t równe 2, t równe 3, czyli jakby tylko 3 kroki. No i to tutaj nie pasuje. Musiałbym zmienić, żeby t. To się równało, właśnie skoro to już przechodzimy na to myślenie czasem, że czas plus powiedzmy 0,1, jedna dziesiętna, tak jak to robiłem w arkuszu. No i teraz jest jeszcze problem, dlatego że teraz tu dzielę to przez 100, a ja oczywiście tego nie chcę dzielić, bo to już jest ten parametr, który tu był. O. I teraz pięknie mi to koło się rysuje. Rysuje się bardzo szybko dlatego, że moje t zmienia się o jedną dziesiętną, czyli każdy ten pikselek tutaj jest o jedną dziesiętną przesunięty, a połączenia między nimi są przybliżone w postaci linii. No więc tu mogę oczywiście teraz to troszeczkę e, troszeczkę zmienić, na przykład zrobić co jedną e, co jedną e, setną. I teraz te punkciki już są dokładniej koło siebie. No i już tych linii tu nie widać, bo jest punkcik koło punkcika, więc te przybliżenie nam tu nie jest potrzebne. No i pięknie w ten sposób, w zależności od parametru t, który się zmienia od 0 do 2pi, rysuje nam się, rysują nam się konkretne punkty. Czyli funkcje, teraz mamy dwie funkcje. Funkcja y w zależności od t, a nie y w zależności od x, tylko y zależne od t i x zależne od t. I te dwie funkcje dają w efekcie punkt na ekranie. No, mam nadzieję, że w ten sposób już wyjaśniłem, jak rysować te funkcje parametryczne. No i teraz możecie sobie oczywiście eksperymentować, bo można się zastanowić albo szukać jakichś wzorów matematycznych. Wzór na koło to jest taki, kiedy no y zależy od sinusa t, a i x zależy od kosinusa t. A to 100 to jest promień, prawda? Jak bardzo ma być przeskalowany. Czyli we wzorze jest tu jakiś promień tego koła. Gdybym tu miał jeden, no to był promień koła 1 piksel. No więc w naszym przypadku, ponieważ mamy skalę pikseli, no to do średnio nie widać tam, może coś tam drgnie, prawda w tym punkcie, bo jest koło o promieniu jednego piksela. Więc ja sobie to przeskaluję, na przykład do 150, 150. No to mam wtedy koło o promieniu 150 pikseli. No, i to pasuje, bo jak pamiętacie, tę podziałkę rysowaliśmy co 50 pikseli, czyli jest 50, 100, 150 pikseli. No i pięknie w tych punktach nam to wypada. No, spróbujmy sobie właśnie w związku z tym, teraz na przykład zobaczyć, co będzie. Nie wiem, nie próbowałem. Jeżeli mój promień, uzależnie też od czasu, czyli promień będzie rósł, no na przykład t, no, efekt nie jest zbyt ładny. A spróbujemy te razy 100. No już jest zdecydowanie ciekawiej. Troszkę za bardzo, bo uciekło poza. Powiedzmy, że razy 10. Przy czym zmieniam tu tylko dla wartości dla wartości X -ów. to samo spróbujmy zrobić dla y. -ków. Szczerze mówiąc, nie myślałem nad tym od strony matematycznej, geometrycznej, co będzie, ale właśnie można w ten sposób eksperymentować. O. Powstaje nam ładny ślimaczek, który się kończy dlatego, że mamy tylko do 2pi. Możemy tu spróbować, żeby było więcej tych okresów, na przykład do 10pi. W przypadku koła on by nawrócił i rysował po kole. Ale ponieważ teraz napisałem wzór na ślimaczka, no to on pięknie leci nam już nie po kole, tylko leci nam coraz szerzej. W związku z tym dłuższy okres ma sens. No i w pewnym momencie już będzie, dojdzie do 10 pi, czyli 2 pi to jest jedno okrążenie. Więc 5 okrążeń powinien zrobić i powinien zacząć od nowa. Jest, zaczyna od nowa. O, w ten sposób. No i moi drodzy, zachęcam Was do tego, żeby teraz samodzielnie eksperymentować, żeby poszukać różnych tego typu wzorów, właśnie matematycznych, zadanych parametrycznie. Można naprawdę ciekawe figury tutaj rysować. Figury, ciężko nawet to nazwać figurą, kształty. Oczywiście również w przestrzeni 3D. Ja na razie skupiłem się na dwuwymiarowej. Wystarczy to, myślę, do początku, żeby sobie na początku poeksperymentować, pobawić się. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć i pa!